Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy temat bardzo istotny. Nosi tytuł Reformacja, uzdrawianie zerwanych więzi. Zapraszam do wspólnego studium Słowa Bożego. Razem ze mną w studium dzisiaj uczestniczą nasi nowi przyjaciele. Pierwszy raz tutaj w tym miejscu was gościmy, cieszymy się bardzo. Jest z nami Mirosław, Wasyl i Kajetan. Chcielibyśmy, jak zwykle to czynimy, rozpocząć studium Słowa Bożego modlitwą, do której zapraszam Ciebie, Kajetanie. Panie Boże, przede wszystkim Ciebie zapraszamy do tego, abyś Ty uczył nas tego, co jest najważniejsze. Uczył nas Twojej miłości, Twojej dobroci, łaskawości, przebaczenia. Bądź z nami, gdy będziemy otwierali Twoje słowo, uczyli się z niego. Prowadź nas swoim Duchem Świętym. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Skoro tytuł jest o uzdrawianiu zerwanych więzi, czyli że kiedyś musiały być te więzi dobre, ale wiemy, co spowodował grzech i jakbyśmy nie chcieli przedstawić w dobrym świetle naszej sytuacji, sytuacji Kościoła Bożego, to musimy przyznać, że ten grzech na więzi nasze też rzucił cień. Tekstem przewodnim naszego rozważania jest tekst listu apostoła Pawła do Rzymian, 5:10. I zacytuję go na wstępie. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc wychodzimy od więzi zerwanych z Bogiem. Ale myślę, że nie to będzie głównym tematem naszego dzisiejszego rozważania. Nie nasze więzi z Bogiem, o których już mówiliśmy bardzo dużo i wcześniej, ale więzi nasze międzyludzkie. Bo jeżeli będziemy mieli więź z Bogiem, a nie będziemy mieli więzi między sobą, to tak prawdę mówiąc, chyba coś nie bardzo z naszym chrześcijaństwem. Właściwie tych więzi nie można mieć jednych tylko. Muszą być jedne i drugie. Jeżeli naprawimy więzi z Bogiem, to i naprawimy więzi z braćmi. Na początek chciałbym, żebyśmy przytoczyli sobie kilka przykładów. Przykładów klasycznych z Pisma Świętego, które nam mówią, jak to było w historii. Jak to było między ludźmi, między braćmi. I tu zasadniczo chyba takim głównym tematem naszych rozważań będzie historia już Kościoła Nowotestamentowego. Bo dużo byśmy pewnie znaleźli takich historii w Starym Testamencie. Ale bliższe nam są chyba te nowotestamentowe, kiedy to apostołowie z różnymi sytuacjami się spotykali. I takim chyba szczególnym przykładem to będzie apostoł Paweł. Czy możemy z jego życia jakieś przykłady takie zaczerpnąć, które gdzie były jakieś nieporozumienia albo problemy? Kogo byście tutaj zauważyli? O, jednym z takich klasycznych przykładów naruszenia wzajemnych relacji jest jego stosunek do Jana Marka. Można by powiedzieć, czytając tę całą historię, że to jest problem między pastorami. Jest jakaś koncepcja ewangelizacyjna, którą miał
apostoł Paweł miał jakiś projekt, który chciał zrealizować. Dzisiaj nazywamy to w ten sposób. No i okazuje się nagle, że Jan Marek się wycofuje z różnych dla siebie znanych powodów. Wycofuje się, nie chce, rezygnuje. Oczywiście apostoł Paweł bardzo liczył na Jana Marka. Wcześniej z nim współpracował, chciał z nim dalej realizować naturalnie te wielkie plany ewangelizacyjne i nagle on się wycofuje. Tak po ludzku patrząc na to, apostoł Paweł się zachował w taki naturalny sposób. No po prostu zawiodłeś mnie, układamy plany, ty się wycofujesz. To się może zdarzyć i tak się często zdarza w życiu kościelnym między współpracą w zborze, między pastorami, ale istotne jest to, jak potrafimy z tych niezręcznych, czasami trudnych sytuacji, które są powodowane różnymi okolicznościami, jak z tego wyjść, tak żeby nie ranić się nawzajem. No tak, to jest taki przykład, no faktycznie ktoś zawalił, zawinił, został zwolniony. Wypowiedzenie, prawda, no i prosta sprawa, i szuka chleba gdzie indziej. No i znalazł ten chleb gdzie indziej, ale czy koniecznie musiał wracać do Pawła? Widzimy, że ta historia nie skończyła się tak całkiem definitywnie. Jaki mamy koniec? Koniec mamy dosyć pomyślny. Tak, to skoro ja zacząłem akurat ten przykład, to może spróbuję go dokończyć. Oczywiście Jan Marek zreflektował, jednak chciał powrócić. Tutaj występuje też w takiej roli mediacyjnej Barnaba, prawda, który był taki bardzo konsyliacyjny, który był bardzo takim, wynika z lektury, bardzo ciepłym człowiekiem. I on mediował między apostołem Pawłem, który uważa się, że był takim no, cholerykiem, ale ta refleksja, która przychodzi później Pawłowi po tym zdarzeniu, jest bardzo ciekawa, bo on się bardzo ciepło wypowiada później o Janie Marku. On go poleca. Widać, że te relacje zostały uzdrowione. Apostoł Paweł musiał emocjonalnie z tym uporać, prawda? Być może z jakimś uprzedzeniem do Jana Marka. I kończy się ta historia pięknie, ponieważ oni dalej współpracują. Apostoł Paweł go poleca także zborom. Tak, myślę, że może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie wszyscy może znają dokładnie tą historię, ale tam w Piśmie Świętym jest napisane, że apostoł Paweł tak się zradził do Marka, że był ostry spór między nim a Barnabą. Dla mnie wypowiedź, że to jest ostry spór, to rzeczywiście musieli się tak mocno pokłócić. Na łamach Pisma Świętego, prawda? Tak. Musieli się naprawdę mocno pokłócić do tego stopnia, że wręcz no, rozstali się. Apostoł Paweł poszedł z kimś innym, a Barnaba wziął Jana Marka tak, jak chciał wcześniej, no i poszedł z Janem Markiem w inną stronę. Także to była rzeczywiście kłótnia taka no, potężna, męska, tak. Taka ostra kłótnia. Co prawda do rękoczynów prawdopodobnie nie doszło, ale to było naprawdę ostre. Dla mnie jest to, ta historia jest budująca z dwóch powodów. Po pierwsze to jest ten święty Paweł. Ktoś naprawdę, kto jest wzorem dla nas. Jest tylko człowiekiem. Jest człowiekiem, który też popełnia błędy. I to takie, duże błędy. Dlatego też to jest jedna rzecz, a z drugiej strony widać, że ten sam apostoł Paweł, mimo że popełnia błędy, to jest gotów też, może nie od razu, ale po pewnym czasie, bo prawdopodobnie kilka lat minęło, zanim zorientował się, że jednak Jan Marek jest mu przydatny, że można na nim polegać. Ale doszedł do tego wniosku, czyli też zmienił swoje myślenie, zmienił sposób myślenia o Marku, o drugim człowieku. Tak. Apostoł Paweł jawi się nam jako człowiek bardzo pracowity. Bardzo wiele mamy o nim w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Wiele historii, wiele zdarzeń, wiele przygód, byśmy to nazwali. No i w jego życiu zdarzały się różne sytuacje. Stąd mamy niewyczerpane źródło
przykładów, prawda, na których się możemy uczyć. Mamy kolejny, inny przykład, kiedy on występuje tu właściwie w roli mediatora dwóch poróżnionych stron. To już nie były takie zależności między równymi ludźmi. O jakiej tutaj sytuacji możemy powiedzieć? Jak to możemy zrozumieć? To były czasy zupełnie inne niż dzisiaj. To zrozumieć. Widzimy, że następuje zmiana w zachowaniu też apostoła Pawła. Apostoł Paweł pojawia się na stronach Pisma Świętego jako barwna postać. I zazwyczaj tego typu ludzie mają zarówno dużo przyjaciół, ale zdarza się, że i na ich drodze stają osoby, których później można nazwać jakąś opozycją, czy wrogą nawet. I apostoł Paweł właśnie jest taką postacią, która swoją postawą czasem doprowadza do rozłamu. I dlatego po drodze mamy nie tylko ten pierwotny konflikt, który powstał na początku służby i Jana Marka, ale również i apostoła Pawła. Tylko widzimy pewną zmianę również i postawie apostoła Pawła. Ten list Paweł pisze już z pewnego miejsca, w którym przebywa jako uwięziona osoba. Ma dużo czasu do przemyślenia swojego życia, swojej postawy. Zazwyczaj w takich trudnych sytuacjach człowiek zmienia system wartości również. Pewne przemyślenia przychodzą i czasem człowiek stawia pytania sam sobie, że nie musiałem w pewnych sytuacjach być tak ostry, tak stanowczy. I właśnie z tej perspektywy osoby po pewnej refleksji życiowej apostoł Paweł zajmuje tutaj, widać, bardzo od razu pozytywną postawę, zachęca znajomego, przyjaciela, żeby przyjął pewną osobę, którą miał do dyspozycji jako pracownika, jako niewolnika. Także widać od razu tą zmianę, ale raczej taką dojrzałą zmianę. Postawmy się w tamtej sytuacji. Nie wiem, czy to uda mi się dobrze, ale pomóc zbiegłemu niewolnikowi, ktoś, kto to robi, narażał się również na to, nawet jakby był współwinien. Niewolnik zbiegły to był po prostu przestępca, którego ścigano często jak psa, powiedzmy, jak zwierzę. I często kończyła się taka pogoń śmiercią tego. A on tutaj pomaga takiemu, czyli jest współwinnym temu. Ale ale znalazł się na szczęście w tych kryteriach zależności chrześcijańskich. Jak widzimy, jak te sytuacje potrafiły ludzi zmienić. Normalnie to by powinien wydać go, złapać, zawołać jakichś strażników, czy jakąś tam inną służbę porządkową, powiedzieć, tu jest zbiegły niewolnik, bierzcie go do więzienia, jeszcze mu tam dobrze przyłóżcie, żeby się młode chciało uciekać, prawda? I odeślicie tam, skąd jest. No właśnie, tutaj na przestrzeni historii zmieniały się relacje międzyludzkie, stosunki pracy, podległości. To wszystko człowiek stworzył i czasami to było upokarzające dla innych ludzi, którzy byli traktowani instrumentalnie, byli sprzedawani, handlowani i tak dalej. Więc ta godność człowieka była naruszona. W postawie apostoła Pawła dostrzegamy, że Ewangelia, którą niesie ze sobą Jezus Chrystus, odmienia ludzi, a tym samym zmieniają się relacje i stosunki międzyludzkie. Niewolnik, tak jak właśnie apostoł Paweł kieruje tutaj zachętę do Filemona, ty go przyjmij jako syna w Jezusie, prawda? Więc spojrzyj na niego zupełnie inaczej. To jest twój, nie wiem, syn, brat, a przede wszystkim to jest człowiek, którego powinieneś szanować. Oczywiście pewne obowiązki z racji wynikających z niewolnictwa może były, ale jednak Filemon miał traktować tego niewolnika jako syna, jako brata z pełną godnością człowieczeństwa.
I myślę, że dzisiaj również dla nas jest to wielka lekcja, bo chrześcijanin, któremu podlegają różni pracownicy i on ma wpływ na ich losy, na ich życie, no powinien się właściwie odnosić do podległych mu osób. To dotyczy także Kościoła, do wszystkich, którzy piastują jakieś stanowiska, prawda? W jaki sposób powinni odnosić się do tych, których Bóg im niejako powierzył w opiece. A ja już chciałem taką tezę wysnuć, że to dotyczy przede wszystkim Kościoła, a my, cywile, to już inaczej możemy być potraktowani. Kościół powinien być wzorem, a my sobie możemy robić po swojemu, tam w biznesie, prawda, czy w jakichś tam przedsiębiorstwach. Ale już tak z tego wynika mi, że chyba to samo powinno być, co powiedziałeś, prawda? Że to dotyczy wszystkich. I to właśnie ten przykład, jaki tak. mamy Filemona i Onezyma i Pawła i Jana Marka, dają nam taką odpowiedź, że to czy tu, to powinno być braterstwo. I powiem wam, że się cieszę. Chyba jesteśmy w szczęśliwszej sytuacji, że żyjemy w XX czy XXI wieku, a nie gdzieś tam w XIV czy XV wieku. Zdecydowanie. Znaczy, system feudalny i chrześcijaństwo. Ja, jeżeli ten przykład przeniesiemy na grunt dzisiejszy, to wydaje się, że tu pewne zobowiązania są też obustronne. Tutaj nie pozostawia wątpliwości Bóg, jak należy pracownika swojego traktować. No tak. Godzien jest robotnik zapłaty swojej, ale też po drugiej stronie powinien być należyty szacunek do zwierzchnika, do pracodawcy, bo to jest owszem mój brat, ale on jest też pracodawcą. Więc nie wypadałoby, przepraszam, zaglądać jemu w portfelik, prawda, albo dyskutować z nim, ile mi się należy, bo jesteś moim bratem. No tak. Więc to jest pewna zależność, którą powinniśmy wzajemnie jakby szanować. To, żeśmy umówili te przykłady takich indywidualnych jakichś problemów, ale w Piśmie Świętym, no i znowu apostoł Paweł, prawda, mamy przedstawione jakieś problemy o szerszym zasięgu. Mamy listy apostoła Pawła do zborów, były pisane w trosce o te zbory, ale bardzo często były pisane w trosce dlatego, że tam w tych zborach się działo coś złego. I taki mamy przykład listu do Koryntian. Żeśmy w poprzedniej jednej lekcji mówili o tym, jak to wyglądało, prawda? Że Koryntianie niestety, ale tam troszeczkę poluzowali jakby sobie swoje normy, swoje zasady i zaczęły się dziać rzeczy takie, gdzie apostoł Paweł powiedział, nawet wśród pogan byłyby one bardzo nie na miejscu i rzadkie do spotkania. Ostrą naganę. No, tak się składa, że mamy specjalistów w naszym gronie dzisiaj. Taki zbór, który takie rzeczy wyczynia, co by z nim należało zrobić? No, jest pewna kolejność jakby załatwiania. Najlepiej tych... rozwiązać. No właśnie. No właśnie nie chciałem się posunąć do tak ekstremalnego rozwiązania, choć ono też jest przewidywane w sytuacjach, kiedy już nie ma rady jakby. Tak. Natomiast trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć. Czasami to jest dziesiątki indywidualnych różnych rozmów, zależy czego sprawy dotyczą. Natomiast no, generalnie Pismo Święte przeciwstawia się pewnym rozłamom także w Kościele, a tym samym ludziom, którzy inspirują takie rozłamy. Prawda? No, mamy różnych ludzi, musimy wiedzieć, że Kościół zrzesza wyznawców, którzy mają, przybywają z różnych środowisk, mają różny temperament, różną wrażliwość, różną wizję jakby tego Kościoła. I rzeczywiście jest pewnym darem Bożym, że podejmujemy wspólnie decyzje. I nawet jeżeli mnie coś nie pasuje w tym momencie, bo ja bym to całkiem inaczej widział, to jednak powinienem się podporządkować ogółowi, dlatego, że w mojej podobnej sytuacji może się 10 innych osób znaleźć. Każdy będzie widział to inaczej. Zatem uzgodnijmy, ale nie powodujmy rozłamów. Nie mówmy, że moje jest na wierzchu, moje jest najlepsze, inni źle i tak dalej.
I tutaj też wynikały różne problemy i ludzie się nawet dzielili między tych, którzy są zwolennikami na przykład pastora Karaudy, prawda, a między zwolennikami pastora Bostana. Czy kogoś jeszcze innego, prawda? To jest współczesność, więc... Naszych słuchaczy może... Mam nadzieję, że nie zaskoczy fakt, że mówimy o takich rzeczach, że nie macie wyobrażenia o naszym kościele, to jest kościół ideałów i aniołów, którym się nic złego nie może zdarzyć. Skoro takie rzeczy zdarzały się w Piśmie Świętym, to bądźmy sobie szczerzy, to się może zdarzyć zawsze i wszędzie. Ale my się uczymy pod tego, żeby nauczyć się, jak rozwiązywać takie problemy. Wiecie, ja pamiętam, ja chyba jedyny spośród was to jeszcze mogę pamiętać, chociaż jako dziecko. Pamiętam takie chwile w naszym kościele, kiedy ojciec mówi, już nie wytrzymam, idę i pogodzić się, obojętnie co będą myśleć, idę tam do nich, żebyśmy byli razem. To mi zapadło w pamięć, jak mój ojciec stał przy drzwiach i mówi, nie, nie czekam więcej, idę. Nie czekam na żadne decyzje, ale robię krok. Wtedy to było dla mnie niezrozumiałe. Dzisiaj jak patrzę na to z tych perspektywy 50 paru lat, to trochę inaczej mogę zrozumieć. To były trudne chwile, ale musimy się nauczyć tego, że jesteśmy współpracownikami Bożymi, jesteśmy Bożą rolą, budowlą Bożą jesteśmy. To jest powołanie Boże. Czasami, bo to są często temu towarzyszą wielkie emocje. I słyszałem o takim przykładzie, jak to ojciec radził swojej córce i mówi do niej, ty tak dużo nie gadaj do tego swojego przyszłego męża, tylko się po prostu przytul do niego. I czasami my się gdzieś zapędzimy w tym gadaniu, uzasadnianiu, racjonalizowaniu pewnych rzeczy, a tak naprawdę trzeba się po prostu przytulić i powiedzieć, mimo różnic, naprawdę cię szanuję i lubię i doceniam. I myślę, że do tego też Pan Bóg nas zachęca, żebyśmy może więcej okazywali takiej życzliwości, dlatego że to jest pewna baza, na której możemy budować porozumienie. Jeżeli nie ma tej bazy, to oczywiście każdy się okopuje po swojej stronie. Tak sobie myślę, że tym właśnie cenimy Pismo Święte, tym ono jest cenne dla nas, że mamy przed sobą sytuację z zboru koryńskiego, ale przecież takie rzeczy dzieją się dzisiaj również w różnych miejscach. Różnego rodzaju problemy, konflikty powstają, bo to jest żywy organizm, który składa się z osób o różnych konstrukcjach psychicznych, duchowych, intelektualnych i tak dalej. Dlatego konflikty pojawiają się dzisiaj i jestem przekonany, że to nie tylko w tych starych czasach były osoby, które mówiły, a jednak pójdę i pojednam się. Dobrze, że był tutaj tata Janusza, który właśnie taką postawę miał. Ale jestem przekonany i znam takie osoby dzisiaj, które potrafią stanąć ponad te czasem drobne konflikty, nieporozumienia, stanąć i powiedzieć, a ja jednak przyjdę i będę czynił wszystko, żeby zachować jedność w naszych zborach, w naszym kościele. I oby takich osób było jak najwięcej, które potrafią podnieść oczy tak do góry, myśląc o tym, co w niebie, tam panuje doskonała jedność, harmonia i próbować tą jedność zrealizować, praktykę, przeprowadzić praktycznie na każdy dzień naszego życia. Także to jest wysiłek, który powinniśmy wszyscy podejmować. To jest wysiłek. I takie sytuacje dotyczą każdego z nas, bo każdy z nas wcześniej czy później staje w trudnej sytuacji i od tego, jak się zachowamy, czy powiemy, a teraz będę stał i czekał, kiedy mnie przeproszą, przyjdą i tak dalej, czy powiedzą tak, jak tutaj tata Janusza, a ja pójdę pierwszy. Ja pójdę pierwszy, wyciągnę rękę i pojednam się. Myślę, że to uczymy się tego. Ja bym chciał w tym miejscu, żebyśmy sobie przeczytali tekst. 2 Koryntian 5. 20-21. Ktoś z was może go przeczytać? Piąty rozdział i wiersz. 20-21.
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak, prawda? To jest to. Ale myślę tutaj, mówiliśmy tutaj o zborze w Koryncie, jednym z pierwszych zborów, znaczy w pierwszym wieku, a więc bardzo stary zbór. Ale pierwszym zborem tak naprawdę chrześcijańskim był zbór, który założył Pan Jezus. To byli tych 12 apostołów. I mówimy tutaj o zborze w Koryncie, który miał problemy, miał olbrzymie problemy. Ale jak popatrzymy na tych członków Kościoła, który założył Pan Jezus, przez te 3 lata istnienia tego zboru, ci ludzie, oni się wciąż kłócili ze sobą. Co rusz na łamach Nowego Testamentu, Ewangelii, czytamy o tym, że oni się kłócili, że kto z nich będzie pierwszy i tak dalej. To wciąż były problemy. Tak naprawdę przełom nastąpił w momencie śmierci Pana Jezusa. Oni cały czas się uczyli. Oni się uczyli od Pana Jezusa. Uczyli się to, co Janusz, Mirek, czytałeś. Pojednajcie się z Bogiem. O tym Pan Jezus cały czas im mówił, a oni wciąż się kłócili. Dopiero śmierć Pana Jezusa na krzyżu pokazała, że Jezus właśnie taki jest. Że Jezus chce pojednać się z nami, że Jezus chce pojednać nas z Ojcem, z Bogiem. I dlatego umarł na krzyżu. My możemy chcieć pojednać się z innymi, ale jeżeli to nie będzie wypływało z serca, które naprawdę będzie poddane Jezusowi Chrystusowi, to na długo to nie starczy. Dopiero w momencie, gdy tak naprawdę będziemy podążać śladami Jezusa, będziemy patrzeć na Jezusa, uczyć się od Niego, wtedy zrozumiemy. I myślę, że to samo było z apostołem Pawłem, to o czym mówiliśmy na początku. Ten konflikt z Janem Markiem. On zdenerwował się, bo Marek jest do niczego się nie nadaje. Ale dopiero gdy doświadczył, później apostoł Paweł mówi co? Mówi, że ja jestem z grzeszników pierwszy. To mnie Jezus przebaczył wszystkie moje winy. To ja Markowi mam nie przebaczyć? Gdy zrozumiemy, że jesteśmy w takim samym stanie, jak każdy inny człowiek, jak ten, z którym się pokłóciłem być może, jak Bóg, z którym się pokłóciłem i że Bóg wyciąga do mnie rękę, to jest jakby takie wyjście w tą, do drugiego człowieka. Dopiero na bazie pojednania z Bogiem. Tutaj, tak. Jeżeli można, dwa zdania, bo ten tekst jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie w zborach, nie tylko w zborze i czasem w społeczeństwie, dlatego że często zbory i Kościół ma przed sobą pytanie, jak zachować jedność, kiedy my wszyscy jesteśmy tacy różni, tacy barwni, każdy jest inny. Jak zachować jedność? Tym bardziej, że również dzisiaj do chrześcijaństwa wdzierają się różnego rodzaju trendy, które czasem powodują rozłamy, pęknięcia zarówno w społeczności chrześcijańskiej lokalnej, jak i czasem na szczeblu krajowym, światowym. Co tutaj możemy zrobić? Mamy w tym przypadku, w tym kontekście przepis na to, w jaki sposób, w jakim kierunku iść, żeby osiągnąć tą jedność. Paweł tutaj kilka razy powtarza, szczególnie na przykład 17 werset jest ciekawym. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Przyjmując Chrystusa tak naprawdę do serca, stajemy się nowym stworzeniem. Nowym w sensie zdolnym do współżycia w zborze, do współpracy, do czynienia i realizacji planów Bożych. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy jedno. I właśnie cel, zadanie Kościoła dążyć do jedności, ale przez przyjęcie Chrystusa. Nie za wszelką cenę, kamuflując pewne różnice, tylko przyjmując Chrystusa, my możemy stać się jednością.
Druga sprawa, bardzo ważna w tym kontekście, moim zdaniem oczywiście, że Kościół może również w społeczeństwie spełnić tą rolę takiego łącznika. Tyle różnych koncepcji w społeczeństwie mają. Dobrze i dziękujemy Panu Bogu, że w polskim społeczeństwie mamy pokój, zgodę, ale są pewne stany... Względne. No względne oczywiście, względy. Jest demokracja, jest pluralizm, każdy może wyrażać swoje zdania, nawet obecnie tam gdzieś w Warszawie pewne miasteczko namiotowe strajkują, ludzie są niezadowoleni, mają jakieś swoje powody, ale są przecież na naszej kuli ziemskiej miejsca, gdzie giną ludzie. Mają strach, czy przeżyją do wieczora, do rana. I Kościół może też przez głoszenie Chrystusa spełnić tą rolę łącznika w społeczeństwie. To jest zadanie. Tym bardziej, że Kościół ma dane przez samego Chrystusa wskazówki, jak postępować w takich sytuacjach. Że to nie jest takie dowolne, ktoś sobie tam wymyśli jakiś sposób, ale Jezus powiedział, zawinił ci brat, idź do niego. Nie usłucha cię, usłucha cię, do dobrze, pozyskałeś. Nie usłucha, idź po drugiego albo trzeciego i z nim razem. Jak nie, to przed radę, a później dopiero ewentualnie go odłączcie. Ale ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz waszą uwagę zwrócić. Jeśli można, tak? Bo to jest bardzo ważny tekst z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału od 15 do 17. To, co mówiłeś, Janusz. Czyli jeżeli zgrzeszy twój brat, idź sam na sam, upomnij go. Jeżeli nie, to we dwóch idźcie, jeżeli nie, to przed zbór. Ale to jest takie techniczne podejście. Najpierw samemu, potem we dwóch, jak nie usłucha, potem we trzech, potem przed zborem. Jak nie usłucha zboru, to niestety szybko będzie się rozstać. Szybko przejść wszystkie etapy, żeby móc go wykończyć. Dokładnie. Ale dla mnie, gdy ja zastanawiałem się nad tym tekstem, werset 14 przepraszam, jest takim kluczowym. Bo tu jest napisane, tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. I potem mówi, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Nie jest wolą Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Kiedyś, dawno temu jeszcze, to nie istniało coś takiego jak YouTube, oglądałem taki filmik, krótki filmik, chyba rosyjski, krótkometrażowy, taka humoreska. Wyglądało to w ten sposób, że był uczestnik maratonu. Biegł jakiś człowiek, chciał ukończyć ten maraton i miał kogoś, już nie pamiętam, czy przyjaciela, czy jakiegoś trenera, i ten człowiek biegł razem z nim, żeby go wspierać. I ten zawodnik biegnie, a ten trener czy przyjaciel biegnie obok niego i go wspiera, tam no, motywuje. Jeżeli chciał się pić, temu zawodnikowi pobiegł po wodę, przyniósł mu jakiegoś batona, pobiegł, przyniósł i dobiegł z nim aż do mety. I ten człowiek osiągnął tą metę, zdaje się, wygrał ten bieg, przeciął tą taśmę, przerwał tą taśmę. I ten jego przyjaciel był taki szczęśliwy, że ten człowiek wygrał ten maraton i zajął pierwsze miejsce. Ale tak naprawdę to on zrobił o wiele więcej. On zrobił o wiele więcej. I tak sobie myślę, dla mnie to było śmieszne, takie może fajne. I dzisiaj rano, jak tak myślałem o tej lekcji, o tym tekście, pomyślałem właśnie to, że to jest niesamowite, ale gdy my przychodzimy do drugiego człowieka, to przychodzimy do niego właśnie po to, żeby go wspomóc, wesprzeć. Te słowa, gdy jest powiedziane, upomnij go sam na sam, my często upominamy z palcem grożącym. To jest upominanie. Albo z kijem. Albo z kijem, tak. Coś ty zrobił, nie wolno tak robić i tak dalej. I jak ludzie reagują wtedy? Od razu blokada. Tym bardziej. Natomiast to słowo upomnij też może być tłumaczone jako zachęcaj. W Piśmie Świętym. I to jest niesamowite, to jest ta podstawa. My mamy zachęcać ludzi. Jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko mnie, to ja idę do niego nie z góry, tylko obok niego mam iść. Ja chcę mu pomóc zwyciężyć, bo jeżeli on zgrzeszył, to on ma problem z grzechem.
I ja chcę, żeby on osiągnął ten, tą metę, żeby był zwycięzcą. I mimo, że ja mogę się napracować nad tym, to jednak on będzie zwycięzcą. Jeżeli ja będę podchodził do tego, że on mnie skrzywdził i ja przychodzę do ciebie i mówię ci, słuchaj, ty mnie przeproś. Ty zrobiłeś źle. To nie jest to. Ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, mianowicie gdy ktoś zrobi coś niezgodnie z normą, prawda, nazwijmy to tak, to Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy asertywnie jednak szli do tego człowieka i w tym wąskim gronie, czyli we dwoje czy we dwóch, żeby rozwiązać ten problem. Ale asertywnie też przedstawić, że jeśli coś jest złe, to nazwijmy, że coś jest złem. To kwestia jest formy, jak my to zrobimy, prawda? Bo sami też jesteśmy ułomni. Natomiast Bóg nas zachęca do tego, co wspiera także i psychologia, żebyśmy nie zamiatali pod dywan, mówimy, a czas swoje zrobi, a nie mówmy, dla spokoju nie mówmy. I to wszystko nabrzmiewa, to rośnie, dlatego że w ten sposób dajemy przyzwolenie i tolerancję na pewnego rodzaju zachowania. Natomiast powinniśmy... I w tym momencie, przepraszam, i w tym momencie ten człowiek przegrywa. Tak, wszyscy przegrywają. Wszyscy przegrywają. Więc to jest jedna kwestia, asertywne powiedzenie i nazwanie, jak Biblia mówi... Niech tak, mowa będzie tak, tak, nie, nie. Grzechu po imieniu. Tak, tylko zwrócę uwagę na tą formę, bo to jest niezwykle istotne, jak my to zrobimy. Natomiast chciałbym jako przeciwstawnie powiedzieć to, że często się niestety tak dzieje, że ludzie mówią do innych osób, prawda? Tak. Łamiąc tą pierwszą zasadę Bożą. Idą i opowiadają, oczywiście mają swoje uzasadnienia, bo się boją, bo się wstydzą, a niech to może pastor zrobi, a niech to ktoś inny, ja nie. I wtedy oczywiście rozpala się ognisko na cały zbór, na cały kościół. Tak nie powinno być. Tak. Może dwa zdania do formy, bo... Czasem człowiek ma bardzo dobrą treść, precyzyjne rozeznanie tematu, potrafi wszystkie oczywiście niuanse wykazać tego przestępstwa. Niektórzy mają taką postawę, mówią, a ja muszę wszystko powiedzieć jak jest, w twarz prosto i tak dalej. Jak obrazi się, nie obrazi. Nieważne, ja to wszystko wyciągnę, bo muszę powiedzieć prawdę tak zwaną. I ta prawda czasem bywa taka kłująca i destruktywna. I dlatego w Piśmie Świętym właśnie jest również wiele myśli na temat formy, w jakiej trzeba to zrobić. I apostoł Paweł w liście do Galacjan, 6 rozdział, podaje nam bardzo krótką i dobrą instrukcję w tym temacie. Mówi, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. W duchu łagodności. Wy, którzy macie ducha, jeżeli masz ducha Bożego, to pierwszą rzecz, którą rozumiesz, kiedy człowiek zostaje przełapany na przestępstwie, że to ty też jesteś grzesznikiem. To pierwsza sprawa, którą Duch Boży nam pokazuje. Nie inne grzechy, tylko nasze. My idziemy do tego brata, dlatego że ten brat upadł, może zaciął się w jakimś grzechu, może ta sytuacja trwa zbyt długo. My idziemy do niego, ale idziemy jako ci, którzy jesteśmy tacy sami. I ta świadomość powoduje, że ja nie przychodzę jako sędzia i prokurator, tylko przychodzę jako brat, który ma też problemy i wtedy ta świadomość rodzi łagodność w relacjach. A łagodny duch może bardzo szybko zakończyć konflikt i nieporozumienia. Także forma jest bardzo, bardzo ważna. Takt, współczucie, zrozumienie tego człowieka. I oczywiście, tak jak czytaliśmy na początku tej lekcji, apostoł Paweł do swego przyjaciela pisze, przyjmie tego niewolnika, pracownika jako syna. Jako syna. Spójrz na swego bliźniego, jak na syna, jak na brata własnego. A wtedy to ten kąt spojrzenia zmienia również naszą postawę.
stajemy się bardziej łagodni, bardziej wyrozumiali. Tak, widzicie, drodzy Państwo, moi goście się rozkręcili. Jeszcze pewnie nie jedne, dwa zdania by chcieli powiedzieć. Myślę, że ten temat jest frapujący. Na pewno wszystkiego nie dopowiemy do końca. I jeżeli obudziliśmy w waszych umysłach jakieś pytania, jakieś kontrowersje, to pomyślcie, co z nimi zrobić. Jak poprowadzić nasze życie, chrześcijańskie życie tak, aby uniknąć takich problemów, aby reforma naszego życia, reforma Kościoła stała się aktualna już dzisiaj, bo czas się kończy i my musimy podjąć reformę. Myślę, że z tymi myślami zakończymy nasze spotkanie, życząc Państwu wielu błogosławieństw Bożych, a zakończymy to spotkanie jak zwykle modlitwą. Wasylu, proszę Ciebie o końcową modlitwę. Boże łaskawy, chcemy podziękować za to, że zostawiłeś tak dużo cennych wskazówek, które nam pomagają w życiu codziennym, w naszych domach, rodzinach, w naszych zborach oraz w życiu w społeczeństwie. Dziękujemy, Panie, za to, że pragniesz jedności w naszym Kościele, w naszych domach i pokazujesz, w jaki sposób możemy to osiągnąć. Dlatego prosimy, Panie, rozpal w naszym sercu ten ogień miłości do naszych bliźnich i pragnienia pojednania, przebaczenia. Daj, Panie, aby zawsze mogliśmy jako pierwsi wyjść naprzeciwko tym problemom, które pojawiają się tu i tam i okazać ducha łagodności, zrozumienia naszym bliźnim. Przez Pana Jezusa prosimy o to. Amen. 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 Dziękujemy za uwagę i za czas poświęcony. Zapraszamy za tydzień na kolejne studium. To będzie już ostatnie studium serii Reformacja i Ożywienie. Obiecane ożywienie dokończenia dzieła Bożego. Zapraszam serdecznie.